Brian Pogorzelski po czwartej gali MMA Exclusive Night w Wasilkowie. Brian, szybkie zwycięstwo, nastawiałeś się właśnie na wygraną w ten sposób przez trójkąt rękoma? Nie nastawiałem się dokładnie na nic, po prostu chciałem dać z siebie wszystko i to zrobiłem. Ale czy w głowie był plan, żeby poddać jakąś techniką, czy raczej chciałeś w stójce rozstrzygnąć ten pojedynek? W stójce. Chciałem po prostu w stójce po prostu znokautować. No jak to się stało, że walka znalazła się w parterze? Bo przeciwnik po prostu sprowadził mnie, po prostu obalił mnie do parteru, więc tam skończyłem walkę. Dużo osób przyszło oglądać twoją walkę? Dużo przyjaciół? Walczyłeś przed swoją publiczność? No tak, dużo znajomych, dużo przyjaciół, no tak, tak. Jak ci się walczyło na gali? Fajnie? Fajne uczucie, takie wyjść do ringu przy muzyce, przy akompaniamencie, wszystkiego? No fajnie, fajnie, bo to było dla mnie rzecz nowa, więc naprawdę super. Powiedz, jak się przygotowywałeś do tej walki, bo znalazłem informację, że klub Szogun nie działał, jego siedziba jakoś nie działała przez jakiś czas. Powiedz, a tu chyba wychodziłeś pod barwami husarza Białystok, to prawda? To chyba właśnie coś tam poplątali, bo ogólnie przygotowałem się indywidualnie z trenerem i... Gdzie trenowaliście? Indywidualnie po prostu, na łące, w lesie i na matach. Tak, i na matach. Powiedz, kiedy teraz kolejny twój start? Oj, nie wiem, nie planuję następnego startu. To zależy od trenera. Ale ma, czy jakaś już może zawodowo będziesz chciał coś powalczyć, skoro masz walkę na gali? Dalej chcę po prostu amatorsko, po prostu dalej się... Po prostu no, przygotowywać amatorsko. Kto ci pomagał tutaj w odniesieniu tego sukcesu? Mój trener Paweł Jabłoński. Gratuluję jeszcze raz zwycięstwa. Mam nadzieję, że nie raz jeszcze zobaczymy cię w walce i będziemy mogli przeprowadzić z tobą wywiad. To był Brian Pogorzelski dla portalu Fight24 i SFD.pl. Dziękuję. Dziękuję.